Dzień dobry. Środa. Na razie nic nie mogę więcej powiedzieć, bo dopiero wsiadłem do vana. Nie wziąłem śniadania, ale mam za to batoniki dla mnie, dla chłopaków. Także jak tylko kawę zakupimy, to będziemy mieli co do kawy. Szukam dla was jakiejś muzyki. O, ale ładnie się zrymowało. Także zaraz coś ogarniemy. Bo już dawno YouTube mnie nie blokował. Ostatnio wpadł mi londyński rap. Zaraz wam to puszczę. Reklamy. Dobra, słuchajcie. Zabieramy się do roboty. O. Motyw jest bardzo fajny. Ja lubię tego typu motywy. Może wam to też wpadnie w ucho. Musicie całe przesłuchać. Skepta, Bullet from Gun. Że tak zaczynamy środę. Odpalam vana. Przesuwam siedzenie. Ja pierdzielę, ale jazda. I lecimy. Miało padać w nocy, wiecie o tym? A nie padało. Miało padać, nie padało. Ma dzisiaj padać podobno cały dzień. Nie wiem jeszcze, czy będzie padało. Na razie nie pada. Jutro ma padać. Nie wiem, może będzie padało. Ale już powoli zaczyna zmieniać się nam pogoda. Także trzeba być gotowym na zmiany. Do tego mamy coraz więcej restrykcji, słuchajcie. O 10 zamykają puby. Już teraz, godzina policyjna. Co prawda mnie to nie afektuje, bo ja tam dopało tyle chodzę. No nie, wody nie dolałem. Za chwilę trzeba będzie wody dolać. I co? I ogólnie podnieśli wysokość kar za nienoszenie maseczek, słuchajcie. Na razie żadnej kary nie dostałem, ale może się tak zdarzyć, że zaliczę karę. Będę unikał tego, ile będę mógł, ale nie wiem, czy wszędzie będę mógł. Bo wczoraj spotkałem się, w ogóle nie mówiłem wam o tym, pojechaliśmy rano po ten panel, taki, gdzie to przy tej wannie miałem tam zrobić ten biały panel, co tragedia ogólnie, ten domek. Wrócę do tego domku za chwilę, bo muszę wam coś powiedzieć. I pojechałem do jednej firmy, to koleś od razu w drzwiach powiedział, że nie mam maski i mam stąd wyjść. Ja mówię, ale nie mam maski, skąd mam wziąć maskę? Nie wiem, nie obchodzi mnie to, nie masz maski, masz stąd wyjść. Przez to, że tak goniłem z tymi oknami, z tym oknem wczoraj, to nawet zapomniałem dopowiedzieć. Zajechaliśmy z Karolek zaraz obok, tak naprawdę, w drugie miejsce, bo jest drugie miejsce tam. I wszedłem do środka, a koleś od razu w drzwiach tak samo do mnie, że bez maski nie wpuszczają. Mówię, nie mam maski. Sorry, nie obsługujemy bez maski. Przynajmniej był bardziej polite. Ale w tym pierwszym miejscu to tak poczułem się, wiecie, słabo, nie? Odrzucony taki, samotny. Wróciłem do vana, byłem wkurwiony. Poszliśmy w te drugie miejsce i się okazało, że ta sama scena. Ja mówię, nie. Także widzicie, może ja nie będę chciał nosić maski, a życie mnie zmusi do tego, abym to nosił, bo inaczej ludzie mnie zatrzymają. I co mam się z nimi szarpać? No wiadomo, że nie będę, a druga sprawa, że nie obsłużą mnie i co zrobię wtedy? Prawa, że wiecie, mam prawo do zakupu jako klient. Po co te emocje, po co się mam ścierać? Więc ostatecznie zrobię to tylko po to, żeby udoporuchać sytuację, nie? Nie po to, że ją noszę, bo noszę, tylko po prostu po to, żeby ci ludzie się ode mnie odpieprzyli. Ja pierdzielę, zobaczcie, jak się to życie zmienia z dnia na dzień po prostu. A nic, nie zaczynamy od tego. Zaczynamy od pięknego dnia. Jadę po Karola. Karol pewnie za chwilę już tam będzie czekał. Pojedziemy po kawę.
Dzisiaj jesteśmy z chłopakami wszyscy. Także zrobimy porządki do końca na tym domu. Nie mamy w planach wszystkiego zrywać. Mamy w planach zrobić tylko to, co trzeba zrobić, bo taki jest układ z tą klientką. Więc na razie nam dobrze poszło, bo drugi dzień, a tam prawie, wiecie, wszystko jest zerwane. Wracając do tego domku, w którym byliśmy z Karolem, mówiliście, od samego początku była jakaś tam dziwna akcja z tą hajsem. On sobie doliczał, ja się cieszyłem jak głupi. Mieli mi wczoraj przelać pieniądze i oczywiście nie dostałem tych pieniędzy. Także co robimy dzisiaj z Karolem? Wbijamy się do nich o 9. Jak nie będzie hajsu, to zrobię wam filmik, jak się dekoruje dom po malowaniu. No i co? Nie wiem, no kurde, mamy tyle pomysłów. Jakieś jajka z farbą, nie wiem, kurde, wybita szyba, to może za daleko, bo to w sumie nie nasza robota. Ale na pewno coś będzie. Także, kurde, ale by było. Nawet śniłem o tym, jak ja to robię, słuchajcie. Ja to jestem mściwa bestia. Także nie. Pojedziemy najpierw zapytać, co się stało, jaki jest powód. Bo powiedziała, że zrobi to za chwilę i nie zrobiła. Nic. Trzeba pilnować finansów, wiecie, bo nigdy nie wiesz, jak koleś cię wystawi. Ja jestem bardzo przewrażliwiony na tym punkcie z wielu powodów, ale źle bardzo pamiętam Londyn przed przeprowadzką tutaj do Gosport. Miałem swoje własne problemy, a do tego problemy tylko narastały, bo projekty, które prowadziłem, były duże. I tam jeden z tych projektów był bardzo duży. Cały dom był rozwalony w środku, przebudowa i tak dalej, i architekt zmieniał non stop jakieś rzeczy, przebudowywał ściany, przesuwał je kilkakrotnie, belki żeśmy przesuwali kilka razy, nośne, które już były zamontowane, szafy, zabudowy, wiecie, tych dodatków po prostu było masa i summa summarum raz, że tam zostały jakieś pieniądze do wypłacenia przez klienta na koniec, plus doliczone zostały 1000 funtów, tam przeszło 42 czy 45 tysięcy, już nie chcę kłamać teraz, ale naprawdę duża suma za skończenie tego projektu, za te wszystkie dodatki. Miałem się z nimi rozliczyć, wysłałem invoice do klienta i klient odmówił zapłaty pieniędzy. Ja pieniądze na bieżąco wydawałem też swoje, oszczędności, kredytówki i tak dalej. Klient powiedział, że to przecież nie on podejmował decyzję. Okazało się, że oni nie mieli między sobą żadnej umowy. Ten architekt dostał ode mnie z kolei invoice i odmówił zapłacenia, bo powiedział, że to nie jest jego projekt, że on nie bierze odpowiedzialności za kwoty, które powinny być zapłacone, bo to przecież to nie jest jego projekt. Więc sprawa trafiła do sądu, a w sądzie przegrałem, bo oni właśnie nie mieli umowy między sobą, więc decyzję podejmowała osoba, która nie była tak jakby związana w ogóle z projektem. I ostatecznie zostałem z długiem na wiele lat. Straciłem oszczędności. Sam do tego przytopiłem, wiecie, własnej mentalności, bo miałem bardzo dużo własnych problemów przez to, że tak się stało, jak się stało. Obudziłem się już z tego wszystkiego, wiadomo, że swoje lekcje przerobiłem, ale ile przeszedłem, to tylko ja sam wiem, powiem wam szczerze, nie było łatwo. Zacząłem tą drogę od nowa, w nowym miejscu, z nowymi ludźmi. Jakoś się to rozwija, ale mam nauczkę i dlatego każdy pen, wracając do tego tematu, każde pieniądze, które mają być zapłacone, że ja stanę na wysokości zadania i to odzyskam. Bo później robią się takie kłopoty, że ci ludzie nie biorą odpowiedzialności za to. Oni nie martwią się, jak ty sobie poradzisz, jak ty utrzymasz rodzinę, to, że twój biznes się położył, że masz odpowiedzialności finansowe i tak dalej. To ty jesteś odpowiedzialny za swój biznes, nie ludzie. I o tym trzeba zawsze pamiętać. Możesz dać ludziom pracę, możesz dać trochę odpowiedzialności, ale ostatecznie nie możesz zapomnieć o tym, że to ty jesteś tą osobą kierującą i tą osobą rozwijającą ten biznes.
więc taka moja nauczka. Naprawdę. Także sporo musiało się wydarzyć, aby było jak jest. O. Także nieraz słyszę takie słowa jak... zaraz wam powiem dokładnie, bo wczoraj trafiłem na takiego posta. Akurat się, widzicie, wiąże z tematem. A gdzie on jest? Sekunda. I to jest tak ładnie opisane. I'm strong because I have been weak. I'm fearless because I have been afraid. I'm wise because I have been foolish. I to jest właśnie to. To jest takie stare, ale znane i naprawdę prawdziwe. To, co cię nie zabije, to cię wzmocni, ale naprawdę tak w wielu aspektach życia jest. Także bądźcie silni, ale też bierzcie lekcje z tego, co się wydarzy. Nie załamujcie się, tylko bierzcie z tego lekcje. Wyciągajcie wnioski. No i bądźcie często też sami samokrytyczni dla siebie. Nie czekajcie, aż ludzie będą wskazywać palcami wasze błędy. Tylko starajcie się wyprzedzić ten krok. Nie zawsze się udaje, ale jeżeli... Sorry, ale jest tu zwężka. Ale nie zapominajcie o tym, aby siebie samego też od czasu do czasu rozliczyć, ocenić. Czyli zrobić sobie taki co kilka tygodni lub miesięcy wake up i sprawdzić sytuację dookoła. Czy faktycznie to, co robisz, to gdzie jesteś, to jest ok. Czy nie zagubiłeś się gdzieś w jakiejś pogoni, za hajsem, za czymkolwiek, wiesz. I wyrównać te emocje. I tak, wiecie, i tak powoli do przodu. To jest takie bardzo ważne. Ja to sam odkryłem, to żadne terapie. Ja nie miałem żadnych terapii z sobą związanych czy coś, ale jestem socjologiem, samoukiem, więc badałem siebie sam. Dzielę się z wami. Także tyle. Jedziemy po Karola, słuchajcie. I do roboty. Jeszcze kawa. Ja uwielbiam kawę z rana. Nie jest to zdrowy napój, ale z samego rana jedną kawę wypijam w ciągu dnia. A później śniadanie, suplementy, obiad, kolacja, przed kolacją siłownia i tak dalej. I taki mam swój rytuał. To też jest bardzo ważne. Exercise. Także jeżeli macie czasami jakieś słabe dni, to może brakuje wam ruchu. Może powinniście właśnie spróbować wyjść i zrobić tak zwaną gimnastykę. Ja akurat podnoszę dużo ciężarów różnych i tak dalej. Zrobiłem wczoraj też bardzo fajny układ. Ale zawsze po siłowni jestem nakręcony. Nie zawsze przed siłownią jestem nakręcony. Nie zawsze wiem, po co ja tam jestem. Czasami sobie myślę, Jezu, jak jestem wywalony. Nie, no nic nie będę robił. Fuck. Nie, idę do domu. 15 minut walczę z sobą. 20 minut walczę z sobą. I nagle się rozkręcam. I jak się rozkręcę, to wracam i mam znowu nową adrenalinę. Ciach! Do działania. Tyle o mnie. Także miłego dnia wam wszystkim życzę. Choć pewnie nie będzie zajebisty, bo już się ciemno robi. Widzicie? Będzie padało. No. Także co? My na szczęście jesteśmy w środku. Także do zobaczenia, do usłyszenia za niedługo. Hema. Siema. Hema, siema. Na razie. No nie doleciało. Dobra, słuchajcie. Jesteśmy na robocie. Jest piękny poranek. Jeszcze nie pada. Zbierało, ale nie zaczęło. Byliśmy tam na tej chacie, co byliśmy z Karolem wczoraj. Nikt nie odbiera telefonu, bo jestem od razu na pocztę przerzucony. I nikt nie otworzył nam drzwi. Także niestety, ale będę musiał jeszcze raz się tam pojawić. A jeżeli to nie przyniesie żadnego rezultatu, to co mamy zrobić? Farba? Czy zrywamy tą robotę, którą żeśmy robili? Coś wymyślimy. Także tak czy siak. Wczoraj też wpadłem na pomysł, że na pewno starczy nam czasu, to obmalujemy od razu ten front na biało, albo off-white jakiś. Dobra, bateryjka wymieniona, więc wpadliśmy wczoraj na pomysł, że starczy nam czasu, to zajmiemy się też tym przodem tego domu, bo on nie wygląda najświeżej i chyba go przemalujemy. Pooczyszczamy te plastiki, które się da. Pooczyszczamy ten plastik tutaj też wyjściowy, ile się da, bo trochę tego tutaj obrosło. I tyle. Zobaczcie, jak ściany wyglądają. Także czas najwyższy, aby to odświeżyć.
Problem tylko polega na tym, jaką farbę dobrać do tego tynku, więc będę musiał zrobić reset. Karol się przebiera. A czy widzieliście dzisiaj Karola? Karol, pokaż gębę. Zobaczcie. Nowy pracownik. Karol zrobił nam niespodziankę i się ogolił po roku. Siema. Dobry panu. Działasz? Działam, no zacznę to kuchać. Idzie, w kuchni trochę jest jeszcze? Tak, kuchni zostawcie. Co to? Ale to skucia jest. Lodówka chyba piszczy. A lodówka, no bo ja kurczę program. To tutaj trzeba było wyłączyć, dobra. Także na tą chwilę tak wygląda chata, słuchajcie. Wszystko się rusza. Ale jaja po prostu. Jest i disco polo. To nie disco polo. Nie? To muzyka na siłownię. Tak. Także to już widzieliście. O, kierownik przyjechał w końcu. Jest i Oskar. Oskar, gdzie masz maskę? Nie potrzebuję nawet. Nie potrzebujesz maski. Oskar jest ten super hero. Tak czy siak, wilgoci mamy coraz mniej tutaj. Ale jeszcze dzisiaj to z maskami pochodzimy. Także słuchajcie. Zabieramy się. Skip powinien niedługo przyjechać. Pooczyszczamy tą resztę. Pozrywamy architrawy. I będziemy gotowi prawie. Do zaczynania. Zebra, proszę państwa, słyszę ją. Gdzie ona jest? Pojechała. A gdzie ona pojechała? Halo? Zebra! Wczoraj się awanturze. Zebra! Ty, no słyszałem go przed chwilą. Ty, naprawdę słyszałem, jechał tutaj. I koniec, nie ma zebry. Ekstra. Dobra, słuchajcie, podjechałem pod tą chatkę, ja wam pokażę międzyczasie, jak to wygląda teraz. W środku to widzieliście ogólnie. Domek został odmalowany na zewnątrz, ładnie. Wiadomo, że my tu nie robiliśmy żadnego plastra i tak dalej, więc krzywizny tych ścian niestety zostały jak zostały. Ale nie widać pęknięć, te kable usunęliśmy, jest wszystko odświeżone. Szafa gra. Pukałem przed chwilą tutaj. Bo wiecie, ja to jestem jak na bombie. Jak mi ktoś tak, wiesz, próbuje dymać, to od razu jestem, a ona do mnie, sorry, mogłem ci powiedzieć, bo on zgubił telefon. Wiedziała, że zgubił telefon, wiedziała, że wysłałem SMS-y do niego z numerem konta i zapomniała. Dobra, zapomniała, powiedziała, że dzisiaj wieczorem to zrobi. Także drugie podejście, słuchajcie. Lepiej, żeby to zrobiła, nie? Bo ja już tutaj drugi raz pukać nie będę. nie, no, dziwnie to zabrzmiało. Także, co ja? A, Karol mnie wysłał popchełki do tych metalowych stelaży, bo one w ogóle nie są poskręcane. To jest wszystko lipa, czyli oni zrobili najpierw sufity, później puścili sobie, wiecie, prowadnicę, co jest łatwiej, ale popuszczali ścianki w miejscach, gdzie jest tylko plasterboard, czyli ta płyta gipsowa i no nie wiem, no ile się to może trzymać, jak tam nie ma kołka, nie ma kleju. Także dlatego te ściany wszystkie drżały. My już zrobimy to tak, żeby to nie drżało. Także muszę kupić pchełki, aby poskręcać też między innymi te profile. Także lecę do sklepu, chyba że w garażu je znajdę. Nara. Słuchajcie, idę do Tool Station, zakładam maskę, bo dostałem zjebę, że mnie nie obsłuży. Więc zakładam, idę po pineski. Let's go. Do was wiadomość, bo ja zapomniałem, że ja w ogóle w garażu mam narzędzie, które możemy użyć i będzie szybciej z przykręcaniem płyt. I to narzędzie to jest Makita. Makita, tak zwany gun, ale do śrub, nie do gwoździ. I tam wchodzą takie śruby, jak naboje. Trrrt.
więc powinno być szybciej. Ja pamiętam, że my mało go używaliśmy, a wręcz może tylko z dwa razy, i on leży tam i czeka na lepsze czasy. Więc co? Wypróbujemy drania z powrotem. Kupiłem do niego śruby i będzie próba. Generalną zrobili. Tu jest co prawda napisane, żeby używać śrub między 45 a 47 mm. Ja mam 30. Pokażę wam. O Boże, to się odpaliło. Jeżeli chodzi o model, to jest Makita BFR 750. Ja już mam ją kilka lat. Ale powiem wam, że tak to mniej więcej działa. Czyli... O, chyba wypadła śrubka jedna. Nie zawsze. O. Jest. A co mi się odpieprza? Chyba dlatego, żeśmy tej maszyny nie używali. Nie, no patrz. One nie trafiają. Karol. Rozjebana ta maszyna jest! Co? Ja pamiętam, że coś było z nią nie tak. Aś ty cholero. Słuchajcie, to nie kupujcie takich maszynek. Kto chce mieć prezent? BFR 750. Proszę zgłosić mi się na forum. Wyślemy to. Co nie? Ej, może to jest wina, że wkręty mam za krótkie. Nie, no przecież ustaw to. Ustawiłem. Ale ja tej maszyny nie używałem długo właśnie, bo chłopacy stwierdzili, że mam to wyjebać do skipa, jak to przywiozłem. I oni powkręcali śruby na momencie. Ja tu mam dwie śruby przykręcone, a reszta wystaje. A reszta wylatywała z pasa. Ej, no dobra, no to co? Chyba trzeba komuś to przekazać. LTX. Mam cały pas śrub do tego od razu, też w prezencie. Fajna sprawa taka maszyna. Przyjechała zebra, proszę państwa. Czekaliśmy na nią dzisiaj cały dzień. Ale wreszcie udało się. I... Także działa. Niech zabierają tego skipa. Trzeci zaraz zostanie. A ja wam powiem szczerze. Oj, Oskar. Nie poddaję się i spróbuję dojść do tego, dlaczego przestał działać ten bojler, bo nam się wydaje, z Oskarem, że woda w systemie cały czas była. Właśnie. I się może okazać, że on jeszcze odpali. Także trzeba dać mu szansę.
Tak, zobaczymy, co się będzie działo przez następne kilka minut. Good morning. Good afternoon. Powinien być rano. Paruwa jedna. Dobra, także ja tutaj rządzę. Zobaczymy, co się z tego uda uratować. Wychodzi na to, że piec może nie jest jeszcze w złym stanie, ale fuj, ale się zakurzyło. Płyta główna jest przypalona i tam nie przekazuje prądu na termostat. Więc zaczniemy od płyty głównej. Zobaczymy, czy się da ją kupić. Może akurat znajdę ją gdzieś w internecie. Może ktoś taki piec ma, wyrzuca, zmienia, nie wiem. Albo pojedziemy do jakiejś chaty, niby że obejrzymy ten chatę, a wyjmiemy sobie płytę. Nie, nie, trzeba poszukać w internecie. Także za chwilę będziemy działać i search robić. Let's go. Jedziemy z Karolem do Isti, do tej babki, gdzie robiliśmy wylewki. Tam już plastrowanie jej powinni już dawno skończyć. Nie wiem, na jakim etapie są. Ale jedziemy w sprawie kuchni, którą mamy tam dla niej montować. To pogadamy sobie za chwilę. Hej. Znajdziecie te miejsce? Plastrasz jest akurat na robocie, widzę. Samochód jego stoi. Teraz się dowiemy, co tam słychać i jak wygląda chata. Idzie, idzie mistrz Rysiu. Hej. How you doing? Yeah, all good, all good. Thank you. Idziemy akurat wynosi wiadro z wodą. My sobie idziemy do środka na spotkanie z naszą babiną. Hey, how you doing? I try to be exactly on time. Well done. Zaupdateuję naszych YouTuberów. Słuchajcie, kuchnię będziemy tu montować, tylko że okazało się, że B&Q zaproponowało jej datę dopiero 11 listopada. Że jej dowiozą kuchnię. Ja mówię, jak 11 listopada? Już mamy połowę września, o co tu chodzi teraz? Nie, w marcu. Może w marcu właśnie. I zadzwoniłem do nich, a oni mówią, no, no taka data została zaproponowana. Ja mówię, ale bez jaj, zostawiliście starszą babkę bez kuchni i daliście jej taki termin? To co, ona teraz bez kuchni ma żyć? Ej, musicie coś z tym zrobić, nie? I nagle zmienili datę na 9 październik. No i co? No i da się, da się. Także koło 12 października będziemy mieli jeszcze tutaj z Karlem kuchnię do montażu. Także zobaczycie, jak się robi kuchnię z B&Q. A my wracamy, po drodze jeszcze muszę zajechać na wycenę, zanim wrócimy do chłopaków. Na razie. Uciekamy. Słuchajcie, jesteśmy na chacie u dziadka. Oni jeżdżą taką windą. Widzicie, jakie krzesło mają tutaj. I my mamy zrobić tutaj łazienkę. Łazienka jest... Dostaliśmy papiery z Kansilu. Całą listę. Co jest do zrobienia. Lista. Boże Jezu, jaka długa lista. I tu jest zarys tej łazienki. Jak to mniej więcej ma wyglądać. Mamy to wycenić. Powypisywać te wszystkie numerki i oddać dziadkowi. Ale to się dzisiaj nie stanie. Dzisiaj to tylko my jesteśmy, aby zobaczyć, co jest halo. Więc łazienka na tą chwilę wygląda tak. Tam mamy zlew, tu mamy prysznic, tu nie mamy nic. To jak to teraz ma być? Co, to jest jakiś dziwny rysunek. Nie, no tak jest. Jest prysznic, tu ma... A, zlew przeniesiony będzie teraz. Aha, czyli ten zlew musiałby teraz pójść tutaj. Na tą ścianę. Czekaj, że zmienię ustawienia. Dobra, teraz jesteśmy w super view. Także teraz wynika to z tego, że ten prysznic zostaje mniej więcej tam, gdzie prysznic, ale tu będzie szerszy prysznic. Czyli prawdopodobnie z taką bramką powinien być, tak jak my to robiliśmy dla takich niepełnosprawnych. I ta bramka tylko powinna być wtedy tutaj. I ona powinna być otwierana do środka, aby można było wjechać wózkiem. Całe mocowanie, krzesełko i tak dalej, które też ma tu powstać, będzie mocowane do tej ściany. Tu zrobimy zlew, czyli wszystkie rurki będą musiały być ukryte albo w podłodze, albo w ścianie, ale to dojdziemy do tego. Tyle. Pokaż mi ten rysunek jeszcze raz. Co oni tam wymyślili?
Czyli krzesło pójdzie, jak widzicie, na tej stronie. Ale tu jest normalnie brodzik tylko. Dziwne. To ma być wet room. To musi być wet room. Dobra, przeczytam ten description i będzie wszystko wiadomo. Grzejnik? W ogóle czemu te drzwi się otwierają w tą stronę? To jak ta osoba później tu przejdzie tym jest, wózkiem? Jest mało miejsca, bo tu już będzie tanie. No właśnie, to jest bez sensu, żeby te drzwi otwierały się na tą stronę. One się powinny otwierać na tą stronę. To jest jakaś paranoja, że takie coś zatwierdzają. Nie? Dziwne. Czy jest w ogóle mało miejsca, to powinno być jakieś harmonikowe, żeby... No jeżeli... Ale tu nie ma gdzie się przesunąć z tymi drzwiami, nie? Żeby to do futryny. Poznajecie tego pana? Ma na imię Karol. Dzisiaj się ogolił. Co za bariet. Dobra. Także tak wygląda łazieneczka. My na chwilę się tutaj schowamy, zamknij drzwi. I się pobawimy z Karolem. Wiesz, trochę szersze, nie? Nie. Bo na pewno aż tak. Ja myślę, że to całość będzie traktowana jako prysznic. Właśnie, najlepiej by było. Najlepiej by było. Ten rysunek jest bez sensu. A to ci później te zakamory to. Dokładnie. Tak. No co? Bez sensu, bo i tak tu nigdzie nie dojedziesz. Na szczotkę? Tu nie powinno być w ogóle screena. Tu powinna być tylko barierka i kurtyna. Tak normalnie powinniśmy zrobić. Dobra, Czerkowi zaproponuję moją filozofię. I tyle. Let's go. Siema, siema z rana. Słuchajcie, to jest czwartek. Czwartek zapowiada się dobrze. Martwiłem się, że będzie padało, bo miało padać te dwa dni, a my dzisiaj rozbieramy tam tej jednej klientce drzwi. Zamieniamy to na okno, trzeba podmurować, także obawiałem się, że możemy mieć z tym problem, ale wygląda dobrze. Oby tak zostało, słuchajcie. Zostanie nam wycinka na te okno, bo okno jest deczko szersze, ale poradzimy sobie, znaleźliśmy na to sposób. Chłopacy wczoraj praktycznie poogarniali, powinni, bo nie byłem na koniec, byliśmy tam w Istli, później jeszcze byłem na wycenie zobaczyć łazienkę do przerobienia na wet room z Cancilu, dostałem całe papiery, także nie zdążyłem wrócić z Karolem zobaczyć, jak im tam poszło, ale prawdopodobnie by sprzątali wszystko, zobaczymy się za chwilę. Dzisiaj przyjeżdża też dostawa do chłopaków, więc będą musieli tam ją zrzucić do garażu. My po drodze z Karolem będziemy musieli załatwić jakieś palety spod Wixa darmowe, aby można było położyć te palety na te płyty na paletach, a nie na ciebie, bo nie wiem, czy z mrówki ktoś weźmie jakąś dodatkową paletę, bo możliwe, że wiecie, się to nie powiedzie, że po prostu przyjadą na palecie i ciężko będzie je przerzucić, zrzucić, wiesz, bez... Także już się zabezpieczymy. O, słuchajcie, jesień chyba idzie powoli u nas. Nie wiem, jak tam w Polsce, jak tam w innych częściach świata, ale u nas się powoli pogoda już zaczyna zmieniać. Tak czuję ją dzisiaj już mocno. Także w weekend zamówiłem sobie suplementy. Dotarły wczoraj. Shake wrócił do łask. Wszystko z Olimpa. Miałem przerwę 2,5 miesięczną, jeżeli chodzi o shake'i przynajmniej. Kreatyna tak samo. Aminokwasy. I co tam jeszcze? I tyrozyna z kofeiną. Bardzo ważna. Chodźmy. Także powoli już to wróciło do łask u mnie. Także całą zimę znowu na suplementach. Od czasu do czasu sobie robię przerwę taką kilkutygodniową i właśnie ją odbyłem. Ale czuję, że już moje mięśnie zaczynają się trochę tak, wiecie, męczyć jak to powiedzieć, nie regenerować w odpowiednim czasie. Czuję, że takie zmęczenie, a szczególnie po wysiłku fizycznym już tak dokuczało mi prawe ramię, więc dotarło do mnie, że już muszę wrócić do tego z powrotem. Także spoko. Karola już za chwilę odbieram. Musimy zajechać, tak jak mówię, do Wixa. Może zatankować właśnie, bo mam jakoś nisko. Zadanie na dzisiaj z Karolem, no to jest to okno. Chłopacy jeszcze nie wiem, co będą ogarniać. Może zajmą się ostatnim piętrem. Tam jest ten sufit do zrzucenia i w okolicach okna tam trzeba ten plaster po prostu zwalić. Chyba tyle. No i jeżeli
posprzątali, no to... To tylko tyle na dzisiaj. Jutro już będziemy składać te ścianki do kupy. Montować je tak, aby się nie przestały ruszać. Jest Karol, jest kierownik. Bo wiecie, po tym wszystkim, jak my żeśmy je rozkręcili, to się okazało, że tam się nic niczego nie trzyma. Że jakiś wariat po prostu nawet nie użył pojedynczego profila od lewej ściany do drugiej, tylko z kawałków składał. Nie poskręcał tego razem. Słupki powkładał, nie poskręcał. Więc jak my tylko odkryliśmy płytę, to ścianka się rozpadła. Nie? Wszystkie rogi, Karol, się rozpadły. Po części coś tam stoi. Coś tam stoi, ale tylko dzięki temu, że jeszcze jest futryna i drzwi. No to drzwi trzymają. Nie, drzwi trzymają konstrukcję. Reszta to jest po prostu tragedia. Ktoś powinien dostać manto. Wiesz co jest najlepsze, że... Najlepsze, najgorsze z tego wszystkiego, co jak patrzę w ogóle na całą konstrukcję tego domu. Czy to hydraulika, czy ścianki działowe, czy konstrukcja związana ze schodami, jak on je w ogóle powiesił na ściance. Na ściance, która nie jest w żaden sposób wzmocniona. Wiesz, po prostu pionowe joysty stoją, nie? To jest jakiś koszmar. Jak można było tak po prostu sobie przyczepić schody z jednej strony? Dlatego one drżą. Nie? Teraz ścianka drży, bo ona też nie ma swojego własnego supportu, nie ma płyt. Więc wszystko razem zaczyna, wiesz, latać, nie? Trzeba jak najszybciej te ścianki pozakrywać, żeby się tam przestało rozpadać. Hydraulika. Przecież ktoś, oprócz tego, że ktoś to spieprzył robiąc, to ktoś to powinien sprawdzać, nie? Przed zamknięciem. Tak ogólnie na takich budowach dużych jest, na takich osiedlach. To tak, ten co robił, się nie znał, ten co sprawdzał, zaakceptował, się nie znał. No i ostatecznie klient płaci później fortunę za taki dom, bo się nie zna. Nie? On nie wie co ma, on myśli, o ale ładnie, ale piękny dom, ładna okolica. A tam tak, ani grama izolacji, wszystkie rurki powyginane, nic nie jest normalnie przyczepione do ścian, kable lecą jak chcą, czyli jakbyś chciał kiedykolwiek gdzieś coś przewiercić, to masz zawsze szczęście, masz więcej procent, nie? To więcej nawet niż w lotka, że przepieprzy się gdzieś przez rurkę albo przez kabel, nie? To ciężko nawet znaleźć kabel w takich ściankach, gdzie joysty, widzieliście te sufitowe, one są z tymi metalowymi brakietami. Weźmiesz czujnika, on wszędzie pisze. To jest nierealne, nie? Jak to ogarnąć później? No masakra. Także nikt się też nie spodziewał, że nagle, wiesz, po kilku latach ktoś będzie rozbierał ten dom i dojdzie do tego, co tu jest grane, nie? Ale to całe osiedle tak wygląda. Także przykład dla tych sąsiadów i można by było się dowiedzieć w sumie, kto budował te domy i napisać do nich maila. Nie no, już za długo, może już ta firma dawno nie istnieje, słuchajcie. Ale to jest, kurde, sposób. Wiecie, tak na rynku angielskim, ja wam powiem szczerze, gdybyśmy teraz na przykład zrobili taką listę rzeczy, która jest tak wykonana, jak jest wykonana, to normalnie można by było complaina napisać do tej firmy. I ciekawe, jaką specyfikację oni podali w ogóle przy wykończeniu tego domu. Czy przypadkiem tam nie ma w specyfikacji, że ścianki mają w stadłolach izolację na przykład. To jak one są zmontowane, to jest przecież poza regulacjami. Można by było się do nich przyczepić. Nie wiem, jaki jest tam okres gwarancyjny takiego domu, ale mi się wydaje, że w sumie to jest jakiś pomysł. Tylko 5 lat? Ale można by było nieźle popsuć takiej firmie reputację. I ona możliwe, że jeszcze by oddała jakiś hajs tej babce. Za to, żeby nie robiła tego. Wiesz? Może to jest sposób, aby ona odzyskała trochę hajsu. Zobaczymy. Podpowiem jej to. Taki jestem. Wiecie, ona wypłukała się strasznie. Na początku firma ją szukała, ubezpieczeniowa. Choć płaciła ubezpieczenie, okazało się, że nie dostała pieniędzy na remont tego domu po zalaniu. Odmówili. Z jakichś przyczyn. Ale chamstwo, nie? Czyli musiała po prostu wydać swoje pieniądze na ten remont. A teraz przy rozbiórce okazuje się, że w ogóle firma, która budowała dom, wybudowała go jak wybudowała. No, to jest może myśl, żeby dziewczyna spróbowała odzyskać jakiś hajs. Zobaczymy, czy to jest w ogóle możliwe. Pogadam z sąsiadami, kto budował te domy.
Albo ona powinna mieć jakieś papiery, kto budował te domy. Zobaczymy się za chwilę. Nagrywa się. O, dobrze. Słuchajcie, chłopaki dojechali, otwierają budę. My szybko musimy tylko wejść, zobaczyć, co jest. Kaman, dzień dobry. Dobry. Piękna pogoda. Właśnie nie pada. Zimno i ma padać co chwilę. Tak? Siema. Siema, siema. Jak tam? O, posprzątane elegancko. Super. Ja? No. Teraz może, zobacz. Nie, tu nic nie śmierdzi. Nie. Nie, powiem ci, nawet kurzu za bardzo nie czuję, tak? Bo się obawiałem, co tu jest. Nie. Jest okej, dobrze, słuchajcie. Śmierdzi bardziej jak kanalizacja. Jo, kanalizacja właśnie, czujesz kanalizację, nie? No. No, trzeba zobaczyć wszystko. Tu zobaczcie, jak to się teraz odkryło. Zostały drzwi tylko tak naprawdę, o czym mówiłem. Drzwi trzymają konstrukcję. Zobaczcie, tu jest nic niepoprzykręcane, niepodokończane i tak dalej, więc co musimy połatać. Także pineski są, ale to ty zabierasz im wszystkie graty? No. Nie, no, jak tak mogę zostawić. Jedno zostawię. To zostawimy jednego człowieka tutaj dzisiaj. Sławomira. Niech się wykaże, słuchajcie. Co będziemy dużo mówić? Chłopak lubi pracować na budowie. Sławek dzisiaj będzie miał zadanie. Tu jest jakaś żabka jedna, a reszta żabek co, na dole jest? Nie, bo ja pozamykałem wszystkie dźwięki. Pozamykałeś? Nie działa, czy mam czy nie. Aha, dobra. A reszta gdzie jest? Dobra, to ty zabierasz się z nami. A Sławomirowi damy zadanie. Jak przyjedzie deliverka, to zresztą oni będą pewnie dzwonić, to przyjedziemy i ten. I będziemy rozładowywać płyt. Bo na tą chwilę to nawet nie ma sensu tutaj, żeby was zostawiać, bo narzędzia wam po prostu zabieramy. Jo. A Sławek lubi takie porządki, więc Sławek sobie poradzi. Co tu się stanęło? Więc jest wyjęty. Trzeba go wyczepać, tak? Dobra. Alright, tu klucz zabieramy. Także chata, słuchajcie, wygląda na tą chwilę w ten sposób. Porobione, dużo rzeczy, jak widzicie. Posprzątane. Jakieś graty zabierzemy, Sławka zostawimy. Sławek będzie górne piętro mógł sobie tam ogarnąć. Nie? Dobra. Zbieramy graty. Poziomice? No. Po co? A tu tam ty będziesz skręcący, nie? Nie, on sam tego nie będzie robił. Czym? Słuchajcie, jest plan. Plan jest taki, że chyba dzisiaj nie będziemy robić tego okna. Bo się tak rozpadało. Zobaczcie, co się dzieje. Nie wiem, czy to przejdzie, czy nie przejdzie, ale nie wygląda na to, żeby przeszło. Że zajedziemy do babki. Zagadamy. Ale leje. Może to jest tylko jakieś zerwanie chmury tutaj, może tam przejdzie. Tak? Yeah. Ale pogoda, ty co? Stawiamy okno? Słyszycie to, nie? Normalnie oberwanie chmury. A miało być tak ładnie, nie wyglądało na deszcz. Może to przejdzie, może za godzinę, dwie zobaczymy. Może to przejdzie, bo tu wiecie, gospodarstwo jest takie szczególne. Tu niby wygląda, że będzie, ale padało, ale nie pada. Wiecie co, ja zajadę chyba do domu, bo moje dzieci... Ile razy można wam oczka czyścić, co? Trzeba chyba zainwestować w nową GoPro. Słuchajcie, więc jesteśmy tutaj na miejscu. Sprawa polega na tym, abyśmy wymontowali te drzwi. Pani tych drzwi nie chce, one są w bardzo dobrym stanie, więc postaramy się ich nie uszkodzić, odkręcić, tak naprawdę wyciąć tylko tą piankę, jeżeli tam jest. To się wszystko za chwilę okaże, jak te drzwi zostały instalowane. Dobra, słuchajcie, bateria wymieniona. Super view jesteście, ale super, trzeba to wymienić. Wrócili, ujęcie 14-15. Więc tak jak mówiłem, drzwi są w bardzo dobrym stanie, postaramy się ich nie uszkodzić, tylko zdemontować. Jeżeli nie ma pianki, to jeszcze lepiej dla nas, bo byłoby to super, typowo po angielsku. Zostaje tylko odkręcenie w futrynie trzech śrub, tak? Tyle się naliczyłem. Raz, dwa, trzy, cztery nawet. Rekord świata dzisiaj tutaj jest. Te cztery śruby, jedna śruba widzę jest tu. Także to odkręcimy i powinno nam to wypaść.
Więc drzwi będą do oddania, komuś je damy. Może akurat ktoś szuka takich właśnie drzwi, ogłosimy to na Facebooku. Sprawa załatwiona. Poza tym nic. Później lecimy do sklepu, przywieziemy bloczki, okno mamy, okno sobie stoi tam i czeka. Oskar ostatecznie został ze Sławomirem, bo jak wszedłem do góry i policzyliśmy, ile tam tej roboty jeszcze zostało, to za dużo by było dla Sławka, więc zdecydowaliśmy, że jednak Oskar tam zostaje, a my tutaj z Karolem sobie poradzimy. Odbieram także moją własność. To nie jest twój nożyk. Jak nie? Mój. Nie może być. Czekaj, go pozyskałem wczoraj czy przedwczoraj, bo mi go nie oddałeś. Jezus! A gdzie jest mój teraz? Ja mówiłem wam, że nożyki po prostu giną w łapach. Dlaczego przedwczoraj chyba oddałem? Przedwczoraj? Ty, oddaj mi nożyk. Ja nie mam nożyka, Karol. To jest twój nożyk, to jest mój. Proszę, zamówienie z Chin z Alibaby na 1000 nożyków. Słuchajcie, z serii jak się montuje okna w Anglii, to muszę wam to pokazać, no bo tego nie zauważyliśmy na samym początku. To proszę bardzo, ale co tu, nie ma ekranu? Halo, gdzie wy jesteście? Co jest? Dobra, powróciliście. Słuchajcie, niech ktoś mi powie, kto jest tutaj sprytny i bardzo uważny, jak ta wentylacja jest założona. I czy zauważy błąd? Dobra, 10 sekund dla was. Także tak to wygląda. Ja wam powiem, co jest kaman. Więc rama okienna ma swoją jakąś tam szerokość i ona prawdopodobnie się właśnie kończy tutaj. Więc nie zrobili wentylacji przez ramę okna tak, jak powinno być. Tylko z tego względu, że tu mają wolną przestrzeń, tam nie ma izolacji nad oknem, to sobie wymyślił, że wstawi wentylację tutaj. Widzicie? Widzicie? To jest matka wynalazków, słuchajcie. Także jakby nie było wentylacji w oknie, zawsze można sobie ją zrobić. Brawo. Brawo dla inżyniera, który montował okna tutaj. Jak popatrzycie, no to na przykład na tych drzwiach normalnie wentylacja jest na skrzydle. Na skrzydle, na skrzydle, na skrzydle, na skrzydle, na skrzydle. A tutaj po prostu zabrakło weny podczas produkcji tego okna, więc sobie sam instalator wentylację wymyślił, czyli co? A, ponawiercał sobie dziurki tutaj. Ale bajer. No jest. Działa, działa. A to, co tam się dzieje nad tym panelem, to pewnie już nieważne. Karol, widziałeś, jak ta wentylacja jest zrobiona? Nie wiem, czy was zupdate'owałem, czy nie. Bo... Ale muszę wam powiedzieć, bo ostatecznie babka zapłaciła nam hajs wczoraj, no. Bo nie wiem, czy już poszedł update, czy nie. Byliśmy tam rano z Karolem, powiedziała, że zrobi po południu, później po południu nie zrobiła tego. O 7 do niej napisałem SMS-a, choć pisała do mnie, że to zrobi. O 7 napisałem do niej, co jest grane. O, szajze, tędy miałem jechać, dobra, później. Nie odpowiada przez godzinę. Wreszcie znowu do niej cyknąłem, jak już dojeżdżałem do domu. I mówię, co jest grane, słuchaj, mówiłeś, że zrobisz, nie zrobiłaś. Napisałem do ciebie znowu SMS-a, nie odpowiadasz. Mówię, chciałbym się dowiedzieć, na czym ja stoję. A ona, a sorry, za pół godziny zaraz zrobimy, jak tylko mąż położy córkę do spania. No i faktycznie za pół godziny zrobili. Brawo. Nie wiem, czy to jest po prostu efekt tego, że cisnąłem z tym klientem. Czy po prostu taki ten klient zamotany, ale fakt jest faktem, że zapłaciła. I oby jak najmniej takich klientów, powiem wam szczerze, bo ja nie lubię się prosić o pieniądze. To jest po prostu jakiś absurd. Wiecie, robota zrobiona, pieniądze powinny być zapłacone. Chyba, że są jakieś issues, trzeba coś poprawić, ale też była odebrana, była zadowolona i to co chciała, to miała, także wiecie, to jest najważniejsze, nie? Tyle ode mnie, muszę znowu lecieć po wiertarkę, bo nie tą wiertarkę wziąłem dla Karola. Lecę do chłopaków. Mieliśmy załatwić palety spod Wixa i nie załatwiliśmy. A deliverka właśnie podjechała. Co teraz? I dupa. Mam nadzieję, że coś przywieźli nam, żeby podłożyć.
A jak nie, to będziemy mieli cyrk. No nie, na dwa razy będzie układanie. Pod ściany, a później tą paletę wykupiesz. Nie? Bo inaczej co? Później to znowu podnosić? Czyli na stojąco będziemy układać płyty na szybko, pak, pak, a później chłopacy po prostu jedna po drugiej położą. Nie? Musimy podjechać teraz do nich, bo dostaliśmy telefon, że deliverka jest na miejscu. Mamy mrówę na miejscu. Dzień dobry. To są... Jezus Maria. Ale siadło to wszystko. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze trochę miejsca na kolumarz. Ale już nie dużo. Więcej bywało na grywanie. Także Cekol wrócił do łask. C45. Tak. Klej mamy, płyty mamy, to są wszystkie nie chyba, nie? Nie, to jest 64 sztuki na razie. Dobra, to rozładowujemy. Nie, nie spodziewałem się nawet, że tak będzie, ale... Dobra, musimy się wziąć za robotę, bo zostawiliśmy babkę bez okna. Istotniejsze od lajków, od hype'u, od propsów na majku. Wciąż rozwój jak Narkus, czuł rozkuć pan. Tu na dysce, w 12-piętrowcu niszczę audiosystem. Proste, że biorę za to szmal i respekt. Co istotne jeszcze? Ryk tłusty jak Kessler, beat gruby jak Wojciech Mann. Nie dać za bestę, skóry walczyć o lepsze. Co przytulić jak zechce. Dobra, mróweczko, do zobaczenia jutro. Towar, pierwszy slot przyjechał. Słuchajcie, mamy i klej do płyt, mamy gładź C45, naszą ulubioną. Mamy 60 kilka płyt. Zapomniałem, pytałem tyle razy, zgłupiałem. 64. Także chłopaki teraz tylko ostatecznie przekładają to z powrotem na paletę, na płasko, żeby nam się to nie wykrzywiało. Jutro zrobimy ten sam prawie manewr. Co nie? Tak, dołoży. Nie, tam się dołoży. Na ciężką pracę to ja mogę się patrzeć godzinami. Ja to nawet mogę leżeć obok niej. Leżeć i patrzeć to było. Dobra, to chyba tak Różal kiedyś powiedział. Wiecie? No. Ej, dobra, słuchajcie, zmykamy, bo babka się zapłacze. Gdzie oni pojechali? Pół godziny biało, nas nie być. Jeden nie kleju. Dobra. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na trabisie. Pyk. Pustaki mamy. Ile pustaki mają? Kto to do mnie dzwoni? Dobra, pustaki mamy. Nie wiem, czy bez maski mi wpuszczą. Ja nie mam maski, a jakoś zapłacić muszę. Chyba, że założę tą z tymi filtrami super odlotowymi. Czy to jest dobre rozwiązanie? A gdzie jest nasz Polaczyński? Gdzie jest nasz Polak? Samochód widziałem. Musimy jakiś tiket wziąć. Gdzie on się schował? Dzień dobry! Good morning! How are you doing? We have to celotex. Celotex. 2 inch? 50, yes. How many, mate? This one is too big. Do you have any smaller sheet? The little batch? Yes, because we have very tiny wall. Ja tu jeszcze nigdy nie byłem. Any chance? Any luck? No. Sorry, dude, we ain't got no. So I need to be cheap then. I can't do anything about that. Then. I will keep the rest in my garage. Nie mają mniejszych sheetów. Mają tylko te duże. Okay. Izolację, która wejdzie pomiędzy te dwie ścianki, czyli zewnętrzną i wewnętrzną. Ok? That's the one, yes. And then we have 28 plus. 20 blocks. Mm-hmm. Zostawiłem w samochodzie. Poczekajcie. A miarka też jest. Proszę bardzo.
dawek miarka. Słuchajcie, drzwi mamy zdemontowane, to już wiecie, cały materiał mamy. Mamy celotex, mamy pustaki, później membrana. Najpierw co? Pustak idzie na klej, szybka sprawa, szybko snące. Będzie moment zamurowane, tu mamy już obliczone, że dotąd ma być murowane. Ja sobie zaraz zrobię cięcie prosto pionowe już pod to okno, też będzie już przygotowane przed murowaniem. Let's go! Dobra, słuchajcie, raczej z tego nie będzie odcinek 3-dniowy, tylko 2-dniowy, bo jest tego po prostu tyle, żebym was zanudził przez godzinę, półtorej. Słuchajcie, okienko już żeśmy sobie wycięli, jak widzicie. Sprytne te cięcie, bardzo równo. Według poziomicy odrysowana linia, powoli, stabilnie na nogach, dużym grinderem, prościutko. Widzicie, jak ładnie to wygląda? Widzicie? Cyk. Trochę zaokrągliśmy krawędzie automatycznie małym grinderem, delikatnie, żeby nie rzucało się w oczy, że jest za bardzo ostro, i tyle. I okienko mamy przygotowane, szerokość. Belka tam jeszcze wisi sobie na cegiełkach, także jest bezpiecznie. Jest to ten cetnik, tak, jak oni to nazywają, także super, jest stabilnie. Do tego, jak wejdzie okno, to już w ogóle tu się nic nie będzie ruszało. Wiecie, profeska. Także my zabieramy się za murowanie, pustaki już mamy, zaprawę mamy, let's go. Słuchajcie, tak miało być pięknie, tak miało nie padać, a ta pogoda dzisiaj to kurde, leje i leje. Także słuchajcie, my mamy już praktycznie wszystko przygotowane, podmurowane z obu stron. Z drugiej strony celotek w środku, idealnie. Tu mamy prawie na flash, także tylko tyle co pójdzie plaster, ale to jutro. Teraz mam pewnie bardzo mokre oczko. Teraz was wytrę. Ale brudni jesteście. Co? Ej, jesteście? Jesteście. Także bałagan straszny. Chowamy się teraz, mamy przynajmniej gdzie, bo tutaj jest taka wiata. Zamknąłem właśnie przed chwilą okna w samochodzie, bo mam już mokre siedzenie. Nie chce ktoś drzwi? Prawie nowe. Lekko używane. Trochę tam szlifierką obtarte po bokach, ale jak dużo grubo silikonu nałożysz, to nie będzie widać. Nie? Kto to pisze do mnie? Do ciebie? Do ciebie chyba. Dobra, słuchajcie, dam wam update, jak za chwilę obstawimy te piękne okienko, bo one też już jest gotowe, tylko czeka, aż przestanie lekko padać. Mamy to zrobione. Jeszcze tylko zaciągniemy siatkę, która już tu jest przygotowana na wymiar. Klej mamy do zaciągania siatki też przygotowany. Ten base coat z K-Rendera, który tam stoi. Pianka jest zajebista, z Ceresita ją użyliśmy. Super, super, bo jest typową montażową pianką. Mało rozprężystą, także nie wykrzywia nam tutaj żadnej ramy. Kliny poklinowaliśmy fajnie, pach, pach. Jutro tylko jeszcze pójdzie skrzydło, ewentualnie jakieś mocowanie przez to czy przez to, ale to zdecydujemy jutro. Dzisiaj na pewno to zaciągniemy, jutro zostaje nam tylko przeplastrowanie tam, z drugiej strony obstawienie parapetu. I tyle, i sprawa zamknięta, słuchajcie. Tak to wygląda jednodniowa robota. W jeden dzień tyle rzeczy można zrobić, czyli wycięliśmy, wyjęliśmy stare drzwi, podmurowane z obu stron, wstawione okno i jeszcze zaciągnięte na koniec będzie. To też wam wrzucę update, hej. Dobra, słuchajcie, żegnamy się tutaj z tym miejscem na dzisiaj, jutro sobie wpadniemy i zrobimy render, ten biały taki gotowy, coś zobaczymy, co się nam uda jutro kupić. Obrobimy silikonem czy tam listwami dookoła i tu jest job done tak naprawdę. Z drugiej strony zdecydowaliśmy z Karolem, że zrobimy plaster, bo jakbyśmy użyli tam tego Cecola 45, jego się na mokro nie da wygłaskać za bardzo i byśmy musieli tu wrócić, później to dotrzeć, wiecie, do jaja. A tak to wyplastrujemy. Jesteśmy specjalistami od plastra. Jedno łe. Także słuchajcie, pod ścianką nam się to uda tam pod tym oknem zrobić na pewno, nie? Dobrze, lecimy do chłopaków, bo czas nam się kończy, a ja muszę dzisiaj być znowu wcześniej w domu. Także do zobaczenia za chwilę. To za dzień, proszę państwa, w lewo, w prawo, do góry, na dół. Czy ta winda jedzie? W bok? Nie, jak to było z tą windą? Do góry czy na dół? Nie, kurwa, w bok. Właśnie. Słuchajcie, wbijam się na chatę, a na chacie jest pięknie. Nie śmierdzi w ogóle, praktycznie... Nie, ja tu nic nie czuję oprócz kurzu. Wszystkiego się pozbyli praktycznie mówiąc, jeszcze tylko włókien została.
taki tutaj cyrk. Wszystko się zaczyna trząść na tym domu. Te ścianki trzymały trochę tą konstrukcję razem. Także wbijam się do góry i zobaczymy, co się tutaj wydarzyło u góry. Chłopaki stworzyli, co? Stworzyli. Tu porobili, tu porobili, tu porobili, tu porobili. To co, co to była? Szafa? Też nie ma. O, i tu porobili, także wszystko mam praktycznie porobione. Te najgorsze rzeczy, ale super. Fajnie, fajnie. Czyli tu zostaje łapanie tej konstrukcji tak naprawdę wszędzie. Zobaczcie, tu cały ten suficik został zdjęty. Selotek widzę jest tu. Co to za dziadostwo jest? W ogóle wiecie, jak te okna się obrabia, nie? To też jest według jakiejś tam normy. Tu woda gdzieś słyszę. A, ty przed chwilą, tak? Dobra. Także słuchajcie. Dobra wiadomość. Hydraulika zamówiłem. Babka nagle znalazła pieniądze. Dzięki, Rafał. Mówię o Rafale z Mrówy, bo on obczaił, że babka na pewno kręca nam cały ten problem z tym, że zalało jej chatę. Ja coraz bardziej myślę, że ona po prostu wysterowała tutaj firmę ubezpieczeniową, że tylko mi powiedziała, że nie dostała hajsu, a jak głupi, naiwny, w to uwierzyłem. A Rafał od razu powiedział, nie no stary, nie, 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 że co, że tamta rurka w najwyższym punkcie, on do mnie mówi? Nie, i ma rację, ja myślę, że tak, Rafał, masz rację, tak myślę, że babka jest cwana i to nieźle cwana. I nagle znalazła trzy kafle na instalację. Nie? Wiesz, nagle z dupy, nie miała hajsu. Przyleciała. Jak to działa, nie? Tak, także ja myślę, powiem wam szczerze, ja pamiętam ten dom, jak przyszedłem tutaj. I tutaj ten dom był pusty. Tu nic nie było, nie było kanapy, nie było łóżka, nie było niczego. I był zalany. Nic, kompletnie nic. W szafach nic, nie było żadnych mebli w ogóle, które mogłyby tu stać. Nie było nawet... Nie było i do dzisiaj nie ma przecież cieni żadnych na ścianach po meblach. A często jest tak, że jak stoją jakieś meble, to robią się za nimi takie cienie od kurzu. Nie? Tu nic nie było w tej chacie. Ty, Rafał, jesteś magik. Chyba odgadłeś zagadkę związaną z tym domem. Na to by wychodziło, że właśnie tak jest. Babka wysterowała insurans. Tylko pytanie teraz, ile dostała hajsu za to? Ciekawy jestem, ile ona dostała zwrotów za to wszystko. Oni pewnie nieźle jej to wszystko wycenili. Znając życie, to insurans płaci 3 razy więcej. 3 razy. Także nic, słuchajcie, nieważne, nie nasz hajs. Ważny jest nasz hajs, który ona ma nam zapłacić, czyli ogrzewanie. Jesteśmy umówieni, czekam tylko na odpowiedź od hydraulika, kiedy może to zrobić i wszystko w temacie. Także na tą chwilę, tak jak widzicie, jest coraz fajniej, wygląda to coraz ładniej. Wygląda teraz jak dom, jak taki dom jednorodzinny, wielorodzinny. Z 5 łazienkami. Tak, z 5 łazienkami. Także jakby ktoś chciał się wprowadzić, to jutro, nie? Wszystko jest już gotowe. Co? Można, można przyjeżdżać. No. A ty szukasz, to widzisz. Tak, wyjście pokój z łazienką. To jest 110 za ten, 110 za ten. No pokoje to wynajmiemy, już możemy wynajmować, nie? Zatem 50. O, a zatem 50. Dobra, na chwilę się z wami żegnam, zobaczymy się za chwilę. Kończmy tą zabawę na dzisiaj. Zabijamy się. Same dobre wiadomości jak na dzisiaj. Pogoda się nagle poprawiła, polało kilka razy. Tak. Także chyba zakończymy ten odcinek na dzisiejszym dniu. I tyle. I zobaczymy się dopiero po weekendzie, także trzymajcie się, miłego weekendu wam wszystkim życzymy. Wszyscy jak tu stoimy. Dzięki za oglądalność, dzięki za subskrypcję. Podawajcie dalej ten kanał, a będziemy się z wami rozwijać. Trzymajcie się, hej, cześć. Słowo duszpasterskie? Nie, na koniec jak się na mszy jest. Ja wiem. Ogłoszenia duszpasterskie. Jak to się mówiło, pamiętacie to? Już po mszy, już nagle wiecie i ogarnią. Kurde, ludzie. Ja też nie chodzę, ale jako dziecko pamiętam. Ale byłeś ministrantem. Jezu, zapomniałem, co miałem powiedzieć. 7 lat byłem. No i nie pamiętam. Dobra. Nie wiem. No cholera jasna. A, już pamiętam. Słuchajcie.
Nagrody dotarły, bo dostałem potwierdzenie od wszystkich, którzy wygrali nagrody, że dotarły. Ta jedna nagroda dotarła do Niemiec, druga do Bradford, tak? Także super. Mam nadzieję, że będą wam służyły i tyle. Jak się zepsują, to się nie martwcie. Były tanie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do zobaczenia po weekendzie. Hej!